bardzo serdecznie. Ponownie będziemy rozważać list do Hebrajczyków, tak jak to od kilku już tygodni ma miejsce we wtorki. Były też przerwy, ale kontynuujemy rozważanie. Tak jak powiedziałem już kilkakrotnie, nie są to kazania na temat niektórych wersetów, a raczej wykłady i dlatego troszkę inny charakter mają te wtorki teraz, kiedy prowadzę te rozważania. Dlatego ktoś może być nastawiony bardziej na takie bardziej emocjonalne czy podnoszące emocjonalnie usługi. Tym razem, jeśli są to wykłady, tego nie robię. Bardziej mówię o pewnych faktach, które poszerzają naszą wiedzę, co nie znaczy, że nie pogłębiają nasze życie duchowe, czy nie potrafią nas jak gdyby umacniać w tym, co istotne, na co zwraca Boże Słowo uwagę. Zanim przejdę do następnego odcinka, czy następnego tematu, który pojawia się w liście do Hebrajczyków, kilka słów dokończenia jeszcze tego, o czym mówiłem w poprzednim razem. Mówiłem o porównaniu Jozuego, czy właściwie Jezusa do Jozuego. Przypominam, że te porównania autor listu do Hebrajczyków robi w sposób wyjątkowo delikatny, wyjątkowo umiejętny. Kiedy porównywał Jezusa do Mojżesza, jako płaszczyznę tego porównania, pamiętacie, przyjął dom, dom Boży i Mojżesza jako sługę w tym domu Bożym i podkreślona została wierność Mojżesza i tu w tym względzie również jest pokazana wierność Jezusa Chrystusa. Porównanie, że Jezus jest ważniejszym czy większym od Mojżesza polegało na tym, że Mojżesz był cząstką tego domu, był elementem tego domu Bożego, a Jezus jest jak gdyby jego budowniczym, jest jego głową, jest ponad domem Bożym. I na tym wysnuł autor dla swoich słuchaczy, dla swoich adresatów to porównanie. Podobnie było z Jozłem. Przywództwo Jozłego bardzo wyraźnie i bardzo mocno zostało zaakcentowane i podkreślone w tym liście. Ale podkreślona też została bardzo głęboko postawa Jozłego, któremu przyszło zmagać się z niewiarą. I o tym mówiliśmy, do czego doprowadzić może niewiara. Niewiara może doprowadzić do zatwardziałości serca i wręcz do odpadnięcia od społeczności z Bogiem. Natomiast tą płaszczyzną porównania Jozłego, Jezusa do Jozłego stało się odpocznienie. Jozue wprowadził naród izraelski do Kanaanu, czego nie zrobił Mojżesz. Jozue wprowadził naród izraelski do Kanaanu, ale to nie było odpocznienie, które zostało przez Boga w jego zamyśle zbawienia człowieka odpocznieniem finalnym, jedynym, końcowym, które kończyło cały ten proces wychodzenia ludu Bożego do odpocznienia. Jeszcze w Starym Testamencie od razu mowa była o innym dniu i o tym czytaliśmy i wspominałem z psalmów. Psalmista podkreśla ten fakt, że będzie inny dzień odpocznienia. Popatrzmy zatem jeszcze na Ewangelię, jak gdyby odpocznienia, która jest przekazywana w liście do Hebrajczyków. To jest Boży zamysł, to jest Boży plan. Bóg ma plan w stosunku do człowieka, do jego ludu, aby lud znalazł się w odpocznieniu. Za chwilę powiem, co to odpocznienie oznacza, ale taki jest Boży zamysł. To nie jest pragnienie człowieka, choć może czasami jest, ale nie jest to wymysł człowieka, czy jak gdyby coś, o co człowiek zabiega. Bóg zamyślił, zaplanował dać swojemu ludowi odpocznienie. Droga prowadząca do tego odpocznienia to wiara.
Bez wiary nie można znaleźć się w odpocznieniu. Nie można skorzystać z odpocznienia, które Bóg przygotował. I to wykazuje właśnie list do Hebrajczyków w tym podanym tutaj cytacie od 1 do 13 wersetu. Następnie miejsce odpocznienia to jest społeczność z Bogiem. To, co przed chwilą tutaj pastor podkreślił, przypominając, że ci zachowali życie, którzy przylgnęli do Boga. Ci zachowują swoje życie. Ale nie można przylgnąć do Boga, nie mając z Nim społeczności. A więc społeczność z Bogiem to jest to miejsce odpocznienia. Jeśli jesteś blisko Boga, jeśli czujesz się w Jego objęciach, jesteś w odpocznieniu, o którym Biblia mówi, które Bóg zaplanował i przygotował. Dalej, przewodnikiem do tego odpocznienia został wyraźnie pokazany, że jest nim Jezus. Jozue wprowadził naród izraelski do odpocznienia, które przemijało, które przeminęło. Natomiast Jezus prowadza swój lud do odpocznienia, które trwa wiecznie. Jest to odpocznienie o wiele, wiele nieporównywalnie doskonalsze. Stąd to porównanie Jozuego i Jezusa na bazie odpocznienia pokazuje bardzo wyraźnie tę różnicę w ich służbie, Jozuego i Jezusa. Dalej, to, co posila nas, co wspiera nas, abyśmy mogli znaleźć się w tym odpocznieniu, to Boże Słowo, obecność Ducha Świętego i czas Bożej łaski. Czy jednak odpocznienie oznacza to, co teraz mamy sezon wakacyjny i w wakacje to mówi się, no wreszcie sobie odpocznę, to jest taki luz, przestanę się martwić pracą, przestanę się zajmować czymkolwiek, będę po prostu miał odpoczynek. Odpocznienie może się z tym kojarzyć. Tak rozumieli też w pewnym sensie Żydzi, tak rozumieli wtedy, kiedy im mówiono o odpocznieniu, które Jozue wprowadzał. Będziecie wchodzić do ziemi mlekiem i miodem opływającej, tam cudowne owoce rosną i tak dalej, ale je trzeba było zbierać, je trzeba było tą ziemię uprawiać, tą ziemię trzeba było zdobywać, tam trzeba było wykonywać wiele pracy, ba. Tam trzeba było od czasu do czasu brać miecz do ręki i staczać walkę z nieprzyjaciółmi, którzy się pojawiali. A więc to nie było odpocznienie takie założone ręce i nic mi już więcej nie obchodzi, jestem w Bożym odpocznieniu i tak dalej. Wielu chrześcijanom wydaje się, którzy przekraczają tą granicę odpocznienia, rodzą się na nowo, że od tego momentu wszystko już za nich się samo będzie działo i wszystko robiło. Oni już nie będą musieć być czujnymi, żadne pokuszenia się ich nie będą imać, wszystko będzie się im układać, bo oni są w tej chwili w rękach Pana i to już im będzie się układać. No, będziemy również dzisiaj czytać kilka chwil później, że tak nawet nie było w stosunku do syna. Nawet synostwo Boże, jakim cieszy się Jezus Chrystus, nie zachowało go na przykład od cierpienia, nie zachowało go od bólu, nie zachowało go od różnego rodzaju trudnych sytuacji. Dlatego też, gdy z Jezusem rozmawiano i myślano o tym sabatowym takim nic nie robieniu, i tak sobie Żydzi to wszystko zorganizowali. Nie wiem, czy będąc w Izraelu spotkaliście się w którymś z hotelów z windą sabatową. Ja w jednym z hoteli w Hercelii na północy Tel Awiwu, dzielnica w północnym Tel Awiwie, tam było 18 czy 20 pięter, hotel Daniel, tam kiedyś mieszkałem i nadszedł sabat. No i ktoś mi mówi, słuchaj, ale no dobrze, ty nie przestrzegasz sabatu, no to możesz iść tu do tej windy, naciskasz guzik i jedziesz. Mieszkałem na 16 piętrze, więc naciskam guzik. A ja mówię, ale o co chodzi? No bo tamte trzy windy to są windy sabatowe. Ja mówię, na czym to polega? No jak chcesz, to spróbuję. Mówię, no pewnie, że chcę, że spróbuję. No i pojawiła się ta winda. Wszedłem, no i ona jedzie o jedno piętro wyżej, zatrzymuje się, otwiera drzwi, chociaż nikogo nie było,
stoi odpowiedni czas, zamyka się, jedzie na drugie piętro i to samo. Ja bym na piechotę wyszedł na 16 piętro szybciej niż tą windą sabatową na samą górę, bo na czym rzecz polega, że tylko się robiło jeden krok, niczego się nie naciskało, żadnej pracy wykonywanej, tylko po prostu się wyjeżdżało do góry, a potem zjeżdżało się w dół. Ta winda jeździła z góry na dół, wszystkie piętra, zatrzymując się i dając szansę ludziom wchodzić albo wychodzić z niej. Także ten sposób wyobrażano sobie odpocznienie, nic nie robienie. I zarzucono Jezusowi, kiedy rozpoznano, że powiedział na przykład temu choremu, uzdrowionemu przysadzawcę, że nosił łóżko swoje, czy ten materac, na którym leżał sabat. A mówi, no ten mi powiedział, żebym nosił to łóżko, no to noszę. No i zarzucano Jezusowi. Wtedy im odpowiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 17 wierszu, że ojciec mój aż dotąd pracuje i ja pracuję. A więc Bóg nie jest bezczynnym. Bóg nie tylko, że stworzył świat i oczywiście jest pokazane, że pierwszy dzień, drugi dzień, siódmy dzień Bóg odpoczął, ale to nie oznacza, że Bóg przestał pracować, że Bóg się nie troszczy, że Bóg nie wykonuje swoich spraw. W związku z tym nie musisz się obawiać, że w którykolwiek dzień, gdy wyzywać będziesz imienia Pańskiego, ktoś ci powie z nieba, anioł, albo ktoś, nie przeszkadzaj Bogu, bo On ma dziś odpoczynek. On zawsze jest do dyspozycji. 24 godziny na dobę zawsze możesz zawołać i o każdej porze oczekiwać Jego działania. To jest nasza gwarancja i to jest coś wspaniałego, co Bóg dla nas przygotował w Jezusie Chrystusie. Jak rozumieć odpocznienie więc z Bogiem? Spędzanie wieczności z Bogiem w niebie jak najbardziej. Ale także, bracia i siostry, poczucie bezpieczeństwa i pokoju na ziemi. To jest odpocznienie. Dzisiaj już coraz lepiej zaczynamy rozumieć, co to znaczy lęk bezradnych narodów, o którym mówił Jezus, że nastanie taki stan w ostatecznych dniach. Dzisiaj to rozumiemy znacznie lepiej niż 10 lat temu, niż 20 lat temu. Nie wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie, że narody będą bezradne i będą w trwodze przebywać. Ale Boży lud może mieć poczucie bezpieczeństwa i poczucie pokoju zagwarantowane przez Boga w swoim wnętrzu. To jest odpocznienie. Wiecie, strach, niepokój, lęk, obawy to jest coś bardzo wyniszczającego i męczącego każdego człowieka, kto znajduje się w takim stanie. A my, którzy skorzystaliśmy z łaski zbawiennej w Jezusie Chrystusie, możemy zaznawać tego poczucia bezpieczeństwa i pokoju na ziemi. Świadomi tego, że czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Pańskim własnością, jesteśmy Jego własnością, o którą On się troszczy. A więc poczucie bezpieczeństwa i pokoju na ziemi to znaczy odpocznienie. Życie chrześcijańskie po przyjęciu wiarą dzieła Jezusa to jest odpocznienie. Natomiast oderwanie się od pracy, obowiązków i oddanie się medytacją to na pewno nie jest odpocznienie, a więc ten czwarty punkt D nie należy do tego odpocznienia, które zostało przygotowane przez Jezusa Chrystusa. I tu chciałbym podkreślić, że to Boże odpocznienie, to odpocznienie, do którego wprowadza nas Jezus, nie jest odpocznieniem tylko i wyłącznie w sensie duchowym. Dlatego, że poczucie bezpieczeństwa i pokoju na ziemi, to owszem, to jest coś wewnętrznego, lęk, obawy, niepokój, ale to również pozwala spokojnie wykonywać swoje obowiązki, swoje zajęcia. To również daje to poczucie, że mogę po prostu normalnie funkcjonować. A więc to ma znacznie szerszy niż tylko duchowy charakter, chociaż przede wszystkim duchowy. Popatrzmy dalej. Mówiłem o tym trzecim ostrzeżeniu, aby nie pozostawać z tyłu. Przypomnę, że utrata wiary czy tracenie wiary jest niewidoczne. Tego nikt z obecnych nie jest w stanie zauważyć u kogoś drugiego, że ktoś słabnie w wierze.
ale jak zaczyna ktoś pozostawać z tyłu, to to jest widoczne. I też podawałem przykład, że teraz, kiedy te wyścigi kolarskie się odbywają, ja lubię je oglądać, właściwie bardziej moja żona, to widać, jak z helikoptera czasami ktoś zostaje z tyłu. I najpierw to jest niewielka różnica, 2-3 metry, 2-3, 10 długości rowerów, a za chwileczkę podają, że to już jest 20 sekund, potem minuta, 4 minuty, a na mecie się okazuje, że to jest bardzo dużo, dany kolarz stracił. Więc nie pozostawajcie z tyłu. To jest to ostrzeżenie, o którym w liście do Hebrajczyków jest wiele mowy i dlatego też jest to trzecie z tej serii ostrzeżeń. Pierwsze to było, aby nie zaniedbywać. Drugie było, aby nie tracić wiary, nie zatwardzać serca, nie doprowadzać do zatwardzenia serca. A trzecie to jest, aby nie pozostawać z tyłu. Dalej jest tutaj zachęta do tego, aby uczyć się w liście do Hebrajczyków na błędach naszych poprzedników, wskazując, że oni przez wiarę nie weszli do odpocznienia w ogóle, dlatego że nie dali posłuchu temu słowu, które było im zwiastowane i to słowo stało się przydatne im na nic. I rozwiązanie tego problemu, bo każde z tych ostrzeżeń ma również taką swoją receptę, co robić, aby tego uniknąć. Gdy wtedy jest jeszcze czas, czas i możliwość, starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia. Co to znaczy starać się usilnie? To nie jest tak tylko spróbować. Spróbować może mi się uda. Widzieliście kiedyś, no, młodzi nie pamiętają kolejek w sklepach, ale starsi pamiętają, jak to było, gdy na półce było jeszcze 2-3 kawałki, a w kolejce jesteś na 10 pozycji. Jak to można było zobaczyć, jak ludzie starali się usilnie. To może teraz nie po całym kawałku chleba, tylko po połowie będzie sprzedawane, no bo dopiero chleb przywiozą za 3 dni. Proste. To jest staranie się usilne, to jest naprawdę dołożenie wszelkiego starania, wszelkich wysiłków, aby coś osiągnąć. To nie jest tylko tak spróbować. Sportowcy, jeżeli ktoś tylko no, spróbuje, czy mi się uda coś wygrać i specjalnie się tym nie przejmuje, staje na starcie, na pewno nie wygra, ale ci, którzy starają się usilnie i przez długi okres czasu trenują, przygotowują się, wkładają wiele pracy, wysiłku, ci z reguły osiągają pewne rezultaty. I tu jest podobna myśl, abyśmy dokładali wszelkiego starania. Dalej jeszcze pewna myśl związana z tym niepozostawaniem z tyłu. Co staje się przyczyną pozostawania z tyłu? Oprócz tego oczywiście, że autor listu podaje tam, że chodzi o niewiarę, że chodzi o osłabnięcie wierze i odpadanie od społeczności z Bogiem. Ale na co dzień możemy się spotykać z takimi określeniami, takie obawy, że Bóg może nie przebaczył mi tego grzechu, który ostatnio mi się przytrafił i człowiek się tym martwi, zwraca na to uwagę. Albo że w wyniku tego mogłeś utracić swoje zbawienie. W rozmowach duszpasterskich zdarzało się wiele razy, że takie właśnie pytania czy takie wątpliwości pojawiały się u moich rozmówców też. Obawa przed możliwymi atakami demonicznymi. A co będzie, jeśli demony będą mnie ciągle atakować? Zniechęcenie spowodowane ciągle pojawiającymi się na nowo tymi samymi upadkami. Chociaż człowiek próbuje, stara się, ale nie wychodzi mu przez jakiś czas. Próbuje ufać w swoją własną siłę, moralność czy szlachetność, no ale te się okazują zbyt słabe i nie są w stanie prowadzić do zwycięstwa.
Niektórzy powracają do wartości w przestrzeganiu zasad zakonu, uważają, że no tak, tak, wszystko w porządku, łaska łaską, przebaczenie przebaczeniem, ale Bóg przecież nakazał przestrzegać przykazania i gdy będę je przestrzegał, to może wtedy moja postawa będzie znacznie mocniejsza. Więc różne szukają ludzie rozwiązania, wsparcia, niektórzy w horoskopach, w jakichś totemach, we wróżbach. Lęk przed odrzuceniem przez najbliższe otoczenie, zniewolenie nałogami, przygnębienie, frustracja, depresja. To wszystko są podawane jako przyczyny przez naszych rozmówców. Ale ja uważam, że to nie są prawdziwe powody. Prawdziwymi to są raczej rezultaty, natomiast sedno, dlaczego się człowiek w takim czymś znajduje, dlaczego człowiek wierzący traci w pewnym momencie grunt pod nogami i zadaje sobie pytanie, czy przychodzi na rozmowę duszpasterską, pastorze, czy ja nie utraciłem swojego zbawienia. To nie jest problem, żeby się jeszcze raz pomodlić z nimi i żeby uwierzył w to, że jest zbawiony. Problem powstał gdzieś głębiej, nie tylko tak po wierzchu. Możemy, wiecie, chwasty zrywać to, co zielone na wierzchu. To nie jest skuteczna metoda plewienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale gdy je wyciągnąć z korzeniem, to jest skuteczne plewienie. I dlatego uważam, że patrząc na list do Hebrajczyków, z tym, co już mogliśmy się zapoznać czy nauczyć, to tymi prawdziwymi przyczynami jest to, że taki człowiek zaczął zaniedbywać w swoim życiu wsłuchiwanie się w Boże Słowo. Bez rozpraszania swojej uwagi na to, co z niego nie pochodzi. Ileż dzisiaj jesteśmy bardziej zainteresowani tym, co gdzieś tam pojawia się na różnego rodzaju krążkach DVD, na YouTubach. Jest mnóstwo tego wszystkiego. Ja nie mówię, że wszystko jest złe, ale wszystkiego badajcie, a to, co dobre się trzyma, tego, co dobre się trzymajcie. Natomiast niektórzy chłoną jak leci, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest Boże Słowo, czy to jest zgodne z Bożym Słowem. Przede wszystkim nie napełniają siebie, czytając Boże Słowo i trwając z Nim. A potem można spróbować coś tam, mając poczucie smaku Bożego Słowa, szybko zauważysz, że coś tutaj jest nie tego rodzaju, że to pachnie inaczej, że to smakuje inaczej, że to jest chyba nie do końca, bo wiecie, nie jesteśmy wszyscy tacy biegli, tacy wyuczeni, że od razu wyłapujemy wszystkie niuanse. Fałszywe rzeczy dlatego są trudne do zauważenia, że są fałszywe. Jeśli by było napisane, tu jest fałsz, no to nikt by tego nie przeoczył, byłoby widać, że jest fałsz. Ale fałsz właśnie to ma do siebie, że tego nie widzisz. Ja przypominam sobie przed laty pewna grupa zaczęła przyjeżdżać tu na nasze tereny i całe ich głoszenie sprowadzało się do jednego, że jako chrześcijanie powinniśmy naśladować Jezusa. Kto by z chrześcijan zakwestionował takie głoszenie? Kto by powiedział, że za tym kryje się fałsz? No mamy naśladować Jezusa Chrystusa. Ale gdy się wsłuchać głębiej, kiedy zaczęto interpretować to, co to znaczy naśladować Jezusa, okazało się, że Chrystus po to przyszedł w ciele, żeby nam pokazać, że w tym ciele można nie grzeszyć. Więc naśladuj Jezusa Chrystusa, bo On w tym ciele nie zgrzeszył, to ty też w tym samym ciele nie musisz grzeszyć, w związku z tym nie grzesz. Proste? A jak fałszywe. Bo gdybym ja był w stanie w tym ciele nie grzeszyć, to nie potrzebowałbym Zbawiciela. Chrystus nie potrzebowałby zawisnąć na krzyżu i nie musiałby ponieść śmierci. Jego krew nie musiałaby być przelana dla oczyszczenia mojego, twojego i każdego innego, kto przyjmował to wiarą. No ale tak funkcjonuje fałsz. No ale dzisiaj to jest już przedszkole, to są pierwsze kroki. Dzisiaj te
te nauczania idą w tak perfidny sposób, że naprawdę jest trudno cokolwiek złapać. Dlatego ważne jest, abyśmy trwali w Bożym Słowie. Jeżeli ktoś zaczyna zaniedbywać Bożego Słowa, to oczywiście, gdy to rozważaliśmy, to autor mówi, jeśli słowo proroków i aniołów nie uszło karze, jeżeli spotkało się z nieposłuszeństwem lub przestępstwem, to o ileż bardziej sroższej kary spodziewać się może każdy z nas, jeśli zaniedbamy to, co mówi teraz Bóg przez swojego Syna. A więc zaniedbanie. I to jest ten korzeń, rzeczywisty korzeń, który później rodzi dziesiątki takich właśnie wyrastających złych rzeczy, które się pojawiają w życiu. I druga rzecz, zatwardzanie serca. Zaniedbanie prowadzi oczywiście do zatwardzenia serca, do niechętnego słuchania Bożego Słowa, a jeśli już słuchania, to niespecjalnie przyjmowania tego do realizacji, do wykonywania. To, co dziś też było podkreślone, że ci, którzy wykonywali, zachowywali swoje życie. A więc podkreślam, że te ostrzeżenia mają swoją progresję i one w ten sposób się rozwijają. Tu taka uwaga, że każdy z liderów, pastorów, starszych zborów, przy prowadzeniu rozmów duszpasterskich w tym zakresie, powinniśmy pamiętać o tym, aby nie tak łatwo, znaczy wsłuchiwać się w to, co mówi dany rozmówca, mówiąc o tym, co to niby jest problemem, ale mieć tę świadomość, że powinniśmy dotrzeć do korzenia, do tego, co leży u sedna sprawy i problemu, że tak się dzieje w życiu danego człowieka. A więc to tyle, jeśli chodzi o tamten niedokończony czy dokończony zbyt wcześnie rozważanie z zeszłego tygodnia. Dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu, no jeszcze pół godziny, tematowi związanemu z kapłaństwem Chrystusowym. Dotychczas w liście do Hebrajczyków Chrystus był porównywany ze znaczącymi postaciami historycznymi. To był, jak już wspomniałem, to byli prorocy, to byli aniołowie, Mojżesz i Jozue. Teraz będziemy mieć, autor przygotowuje swoich słuchaczy czy odbiorców, adresatów do tego, żeby przejść do następnego porównania, ale będzie to porównanie dotyczące służby czy urzędu, jaki był bardzo istotny w narodzie izraelskim, który był nie do pominięcia. Przeczytajmy może ten urywek z 4 rozdziału. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Drodzy, będziemy mówić za chwilę o kapłaństwie Chrystusowym. Ale tu chciałbym taką drobną dygresję zrobić. Wszystkie religie i filozofie, ideologie stawiają drogowskazy wskazujące cel. Na drogach mamy mnóstwo drogowskazów, które podają pewne informacje. I nie wszystkie drogowskazy są błędne. Wiele z nich pokazuje bardzo właściwie kierunek, odległość. Idąc w góry, możesz się dowiedzieć, jak długo do celu ci zejdzie, żeby dojść na jakiś szczyt. Taki drogowskaz powie ci, jakiego koloru szlaku się powinieneś trzymać
I wtedy w czasie wędrówki patrzysz, wyszukujesz ten kolor. Mają drogowskazy. Ale chrześcijaństwo jako jedyne, które nie jest religią, ale społecznością z Bogiem, z życiem, ma przewodnika, który prowadzi do celu. A wiecie, to jest zupełnie coś odrębnego. Popatrzmy na pewne porównanie. Różnica między drogowskazem a przewodnikiem jest zawsze w tym samym miejscu. I to jest piękna cecha. Drogowskaz tam, gdzie go zostawią, stoi niewzruszenie, czy burza, czy słońce, on tam stoi i przemawia. I mówi, i informuje. A przewodnik? A przewodnik idzie razem z odbywającymi podróż razem z nim. To już pierwsza różnica między drogowskazem a przewodnikiem. Dalej, drogowskaz wskazuje kierunek do celu. I to, tak jak powiedziałem, zazwyczaj prawidłowo, chyba że ktoś go uszkodzi. Ale przewodnik nie tylko pokaże ci tą drogą idź, tylko chodź za mną. I razem z nim dojdziesz do celu. On zna drogę. Natomiast drogowskaz też zna drogę, pokazuje kierunek. Zawiera tylko podstawowe informacje. Natomiast w czasie podróży pojawiają się różnego rodzaju sprawy, problemy, pytania i wtedy przewodnik odpowiada o tym, co istotne w danej chwili, na co warto albo nie warto zwracać uwagę. Dalej, drogowskaz w żaden sposób nie jest w stanie pomóc podróżnemu. No bo idąc za wskazaniem drogowskazu, zostawiasz go z tyłu i jesteś sam na sam. I kiedy na przykład się skaleczysz, albo osłabniesz troszkę, albo zabraknie ci czegoś, by się napić, drogowskaz ci nie pomoże. Chociaż idziesz we właściwym kierunku. Przewodnik bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Drogowskaz nie informuje o aktualnej sytuacji, w którym miejscu już jesteś, chyba że dojdziesz do następnego drogowskazu. Natomiast przewodnik reaguje na wszystkie napotkane przeszkody i wie, jak je omijać. Drogowskaz nie bierze udziału w trudach podróży, a przewodnik uczestniczy w tych trudach razem z tobą. Tak samo się wspina, tak samo schodzi w dół, tak samo pokonuje wszelkie trudności. I ostatnia, bardzo istotna rzecz. Drogowskaz nigdy nie osiąga celu. On jest gdzieś daleko, 20 kilometrów, 50 kilometrów. Są drogowskazy, które mówią do Warszawy 320 kilometrów. I ten drogowskaz nigdy w Warszawie nie był. Ale mówi dobrze. 320 kilometrów jest, no jest. I w tym kierunku, zgadza się. Ale on nigdy do celu nie dojdzie. Natomiast przewodnik doprowadza tych, którzy z nim idą do celu wędrówki. I to jest różnica, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pomiędzy drogowskazem i przewodnikiem. Czasami my jako chrześcijanie głoszący Ewangelię zbyt często przyjmujemy rolę drogowskazu. Pokazujemy ludziom, co mają zrobić. Zamiast wziąć i powiedzieć, chodź ze mną. Paweł nie był drogowskazem, był przewodnikiem. Naśladujcie mnie tak jak ja Chrystusa. Róbcie to, co ja. Nie wstydził się tego. Pociągał ludzi za sobą. Uczył ich. Ostrzegał o tym, co im może grozić. A my czasami tej odpowiedzialności, chcąc uniknąć, możemy powiedzieć, wiesz, jeśli będziesz szedł tą drogą, jeśli się będziesz trzymał Bożego Słowa, jeśli będziesz chodził do tego zboru albo do tamtego kościoła, to wtedy będzie dobrze. No, trudno powiedzieć, że nie jest to jakaś forma posługi, usługi drugiemu człowiekowi. Ale czy drogowskazem, czy przewodnikiem?
powinniśmy się stawać. Jeśli chcesz naśladować Chrystusa, On nie przyszedł po to, aby być drogowskazem. On przyszedł po to, aby być przewodnikiem. A my, chcąc Jego naśladować, po prostu winniśmy również taką formę swojej służby po prostu przyjmować. Dobrze, więc zastanawiamy się nad kapłaństwem Chrystusowym. To jest bardzo ważny urząd i wątek w liście do Hebrajczyków. Po raz pierwszy pojawia się ta myśl o Chrystusowym kapłaństwie już w drugim rozdziale, w 17 wersecie. Następnie znaczenie tego urzędu podkreśla werset pierwszy, trzeciego rozdziału. Przyjrzyjmy się tym dwóm miejscom raz jeszcze. Kiedyś je czytaliśmy. 2,17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I 3,1. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyzwania, wiernego temu, który go ustanowił. To są pierwsze zapowiedzi o kapłaństwie Chrystusowym, które się w ogóle w Nowym Testamencie pojawiają, bo nigdzie indziej, oprócz listu do Hebrajczyków, o czym już też mówiłem, nigdzie indziej o kapłaństwie Chrystusowym w Nowym Testamencie nie przeczytamy. Tylko w liście do Hebrajczyków jest o tym mowa. Stąd jego unikalność również pod tym względem. Chciałbym jeszcze raz powrócić do porównania i przypomnieć funkcję posłańca i kapłana. Popatrzmy na to porównanie, które się pojawi nam tutaj w tej tabelce. Prorok, apostoł przekazuje ludziom Boże Słowo. Czasami zbyt zawężone, a właściwie do minimum zawężone jest proroctwo, funkcja proroka, że to jest ten, kto prorokuje, kto przepowiada przyszłość na przykład, albo jakieś wydarzenia, albo odkrywa coś tam z życia człowieka. Wcale tak nie jest. Prorocy byli przez Boga posyłani, aby głosić słowo. Doszło Pana, słowo Pana tej treści do mnie. Idź, powiedz to ludowi. I prorok szedł i stawał i głosił. Tutaj często nam się kojarzy to tak, że kapłani są od głoszenia słowa, a kapłani nie głosili słowa. To prorocy byli od tego, aby głosić słowo. Słowo Boże, które do nich dochodziło. Kapłani mieli zupełnie inne funkcje, o czym będziemy również mówić. A więc prorok czy apostoł przekazuje ludziom Boże Słowo. Natomiast kapłan składa ofiary za ludzi przed Bogiem. A prorok, apostoł służy, funkcjonuje wobec ludzi, reprezentując Boga, który jest za nim, który go posyła. Natomiast kapłan przychodzi przed Boże oblicze, reprezentując człowieka, reprezentując ludzi. To kapłan, który do niego ktoś przychodził ze zwierzęciem, składał je na ofiarę, potem pokrapiał siebie samego tą krwią tej ofiary i szedł przed Boże oblicze, błagając o przebaczenie grzechów dla tamtego człowieka. A więc funkcja kapłana była składanie ofiar i reprezentowanie człowieka przed Bożym obliczem. To jest jedno. No, dalej. Prorok reprezentuje Boga wobec ludzi. Natomiast kapłan reprezentuje ludzi wobec Boga. Wtedy to pokazywałem w innej formie, jako misja i służba w jednym z poprzednich wykładów. Dalej cechy służby kapłańskiej. Przyjrzymy się kapłaństwu lewickiemu, temu, które zostało ustanowione przez Boga za pośrednictwem Mojżesza w Starym Testamencie i kapłaństwu Chrystusowemu. Zaczniemy od kapłaństwa Chrystusowego. Właściwie może najpierw przeczytajmy kilka wersetów na ten temat z 5 rozdziału listu do Hebrajczyków.
Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Czyli widzicie, to, co już powiedziałem, tutaj jest w tym wersecie przedstawione, że jest to człowiek, który zanosi przed Boga sprawy ludzi. I żeby mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien być też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. To wstęp do tego, co list do Hebrajczyków mówi na temat kapłaństwa. Kapłaństwa starotestamentowego i kapłaństwa Chrystusowego. Spróbujmy przyjrzeć się w szczegółach temu, co tam zostało wyrażone. Najpierw zwróćmy uwagę na urzędy Chrystusa, Mesjasza. Podkreślam, że Chrystus i Mesjasz to samo znaczenie, czyli pomazaniec Boży. Chrystus jest słowem pochodzenia greckiego, Mesjasz jest słowem wywodzącym się z hebrajskiego. Znaczą dokładnie to samo. Jakie starotestamentowe urzędy wymagały obrzędu namaszczania? Namaszczano na urząd proroka. Namaszczano na urząd kapłana. I namaszczano na urząd króla. I tu mamy stosowne wersety, oczywiście tylko pojedyncze, wybrane, całe wielkie ilości tych tekstów można znaleźć w Starym Testamencie. W pierwszej królewskiej jest powiedziane: a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Czy w drugiej Mojżeszowej, 40 rozdział, 15 werset, gdzie mowa jest do Mojżesza, Bóg mówi: i namaścisz ich, Arona i synów właściwie Arona, tak jak namaściłeś ich ojca i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. Czy na urząd króla... 1 Samuelowa 10:1. Jest to namaszczanie Saula na króla. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. A więc te trzy urzędy wymagały obrzędu namaszczenia. To są urzędy, które wszystkie trzy razem pełnił Mesjasz, miał pełnić, tak powszechnie uważano. I Nowy Testament potwierdza to przypuszczenie, że te trzy urzędy będzie pełnił Mesjasz, który się ma objawić. Takiego właśnie oczekiwano, że tak będzie robił. Nauczanie i cuda, które czynił Jezus, dowodzą jego prorockiej służby. Między innymi Łukasza 24:19, ale wiele innych miejsc może to podkreślić. Natomiast jego śmierć, zmartwychwstanie i wstawiennictwo w niebie za ludźmi, którzy przyjmą przez wiarę, świadczy o kapłaństwie Jezusa. A genealogia przedstawiona w Mateusza w pierwszym rozdziale, czy opisy postaci Jezusa, czy to w objawieniu w pierwszym rozdziale, czy w innych, wyraźnie podkreślają, że jest on królem. Te trzy funkcje właśnie Jezus Chrystus pełnił. Jest to rzecz o tyle niezwykła, że nigdy w historii nie dopuszczano do tego, aby łączyć wszystkie trzy służby, wszystkie trzy urzędy. Jeśli już,
to dopuszczało się tam od czasu do czasu z niewielkimi, tylko w niewielu przypadkach, że łączono funkcję kapłana z proroctwem, z funkcją proroka. Natomiast nigdy król nie był dopuszczony do prorokowania, ani też do funkcji kapłańskiej. Właśnie Saul, który został namaszczony na króla, kiedyś popełnił takie faux pas i niestety został za to skarcony przez Boga ustami proroka, że tego się właśnie dopuścił. Popatrzmy dalej na cechy charakteryzujące Chrystusa jako arcykapłana. Zwrot w 4 rozdziale, 14 i 15 wierszu, gdzie kluczowym słowem jest słowo mamy. Mamy takiego arcykapłana. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego. Mamy. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. A więc mamy wielkiego arcykapłana. To jest bardzo wyraźna cecha, że mamy do kogo przyjść. Wiecie, nie było łatwo dojść do arcykapłana bądź któremu przedstawicielowi z ludu. To wyobrażacie sobie 2-3 miliony ludzi, którym posługiwało ileś tam set, czy może kilkaset kapłanów, że ktoś docierał do arcykapłana, to było po prostu prawie że niemożliwe, żeby do niego dotrzeć. My natomiast teraz w Nowym Testamencie mamy dostęp do arcykapłana, do tego, który jest blisko nas. Jesteśmy po prostu, ten dystans został bardzo skrócony. Mamy wielkiego arcykapłana. To nie jest ktoś, kto tylko został dopuszczony do tej służby, ale jest to po prostu wielki arcykapłan, co Boże Słowo podkreśla. Jego wielkość polega na tym też, że on może nam współczuć, może nas zrozumieć, dlatego że przeszedł przez różne przeżycia, będąc człowiekiem, przeszedł przez wszystkie te rzeczy, przez które my przechodzimy, oprócz grzechu. Jest doświadczony. Co to znaczy doświadczony? Sprawdzony we wszystkim. Dlatego przystąpmy do niego, zachęca autor. Jak? Z ufną odwagą. Gdzie? Do tronu łaski. I dlaczego? By dostąpić miłosierdzia i pomocną łaskę od niego. A więc te rzeczy tutaj zostały bardzo jasno i wyraźnie wyartykułowane. Popatrzmy dalej na te cechy. Mamy wielkiego arcykapłana. Tu za tym kryje się również pewna bardzo głęboka myśl, która może umykać, ale w szerszym kontekście, gdybyśmy mieli spojrzenie na ten tekst, mówi ona o kilku prawdach, kilku wartościach. Po pierwsze, ustanawia doktrynę o kapłaństwie Chrystusa. Mamy wielkiego arcykapłana. To nie jest hipoteza, to nie jest przypuszczenie, to jest stwierdzenie faktu, czyli doktryna. Doktryna to jest to, w co wierzymy, co jest zasadą wiary naszej. Doktryną jest na przykład to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, że Jego krew oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. To są doktryny, doktryny naszej wiary. I taką doktryną jest również, że Chrystus jest kapłanem, że mamy wielkiego arcykapłana. To autor bardzo wyraźnie podkreśla. Dalej, tu jest taki wątek apologetyczny, taki obronny.
odpiera tym stwierdzeniem autor zarzut braku służby kapłańskiej w chrześcijaństwie. Żydzi po prostu mówią, no co to za nowa jakaś powstaje ruch, religia, czy zwolennicy drogi pańskiej, czy naśladowcy Chrystusa. Co się dzieje? O co chodzi? Przecież Bóg ustanowił na początku świątynię, system ofiar i służbę kapłańską, która była niezastępowalna, którą była nie do oderwania od zakonu, po prostu ściśle z tym związana. Autor tym właśnie Żydom, a to są, pamiętajmy, autor pisze do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy już wiele lat byli wierzącymi, których wiara zaczęła słabnąć. Mówi, nieprawda. Mamy wielkiego arcykapłana. Mamy kapłańską służbę. I to jeszcze jaką kapłańską służbę? I tu ją właśnie formułuje, opisuje. Dalej wskazuje również chrześcijanom pochodzenia żydowskiego na możliwość dostępu do miejsca najświętszego poprzez Chrystusa. Drodzy, i to jest coś wartego podkreślenia. Aaron i później Lewici, bo Aaron wywodzi się z pokolenia Lewiego, a więc ci, którzy byli wybierani do służby kapłańskiej, reprezentowali przed Bogiem tylko chwilowo ludzi, którzy do nich przychodzili, żeby składano w ich imieniu ofiary. Raz do roku arcykapłan czy wybrany kapłan mógł wejść do miejsca najświętszego. Raz w roku mógł modlić się o przebłaganie grzechów całego narodu, a potem wychodząc błogosławił cały naród. Jeżeli ostał się żywym, to wtedy właśnie lud odbierał to, że to przebłaganie zostało przyjęte. Dlatego wszyscy zamarli w bezruchu, gdy Zachariasz nie wychodził, bo słuchał anioła niewiarygodnej przepowiedni, że za rok będzie ojcem. W związku z tym wszyscy już na zewnątrz truchleli, co się stało, że nie wychodzi. Bóg nam nie przebaczył chyba, bo kapłan padł martwy. Gdy wyszedł wreszcie, ciężar z nich opadł, ale ich nie był w stanie pobłogosławić, bo za nie mówił. Natomiast Chrystus jako kapłan złożył swoją własną krew, samego siebie w ofierze i wstąpił nie tylko do miejsca najświętszego tego ziemskiego przybytku, ale wstąpił do tego rzeczywistego przybytku w niebie i zasiadł na tronie po prawicy Ojca, i wstawia się za ludem, za nami cały czas. Jest naszym orędownikiem. To nie jest chwilowe, jednorazowa funkcja raz do roku. To jest każdego dnia. A więc mamy pełną ufność i pełną, że tak powiem, mamy podstawę do tego, aby zawierzyć, zaufać takiemu arcykapłanowi. Czas dobiega do końca. Ja na tym dzisiaj zakończę i jak zwykle taką trochę przesuniętą tą sesję powrócę do cech omawiania kapłaństwa lewickiego, aaronowego przyszłym razem i rozpocznę kolejny temat, jeśli się zmieszczę w czasie i będzie to temat, który mnie zawsze bardzo mocno, głęboko wzrusza, porusza, dokonuje wstrząsu. Dlaczego? Dlatego, że autor Listu do Hebrajczyków prowadzi te wywody. Czasami odnoszę wrażenie, że on nie napisał tego listu, tylko zgromadził ludzi i do nich przemawiał. Bo wiecie co? Przyjrzyjcie się i poczytajcie ten piąty rozdział Listu do Hebrajczyków. W czwartym już się zaczyna mowa o arcykapłańskim funkcji Chrystusa. W ostatnich trzech wersetach. W piątym, od pierwszego do dziesiątego, autor mówi dalej o kapłaństwie Chrystusowym i nagle coś się stało. Przerywa wątek zupełnie i zaczyna mówić o zupełnie innej rzeczy. Wysłuchać tego nie potraficie, nie możecie. Co się z wami stało?
Jesteście niedojrzałymi. W wieku już powinniście być nauczycielami innych. A wy potrzebujecie i najbardziej zainteresowanymi jesteście słuchaniem podstawowych nauk, o obmyciach, o chrztach, o jakichś prostych, podstawowych zasadach wiary. Mleka wam potrzeba, a nie pokarmu stałego. Zaczyna się po prostu refleksja. To jest tak, jakby, no mówię, odnoszę wrażenie, że stoi za kazalnicą, patrzy na swoich słuchaczy i mówi: stop, dalej nie będę, bo tego... I tak teraz nikt z was nie jest w stanie pojąć. I zobaczymy, każdy z nas będzie mógł się zweryfikować w stosunku do tego, dlaczego autor przerwał ten wątek. On do niego wrócił później w 7 rozdziale i dalej kontynuuje mowę o kapłańskiej służbie Chrystusa. Natomiast wyraźny jest taka przerwa zrobiona i to tak drastycznie, w najmniej oczekiwanym momencie. Ale o tym, jeśli będzie taka możliwość, to za tydzień.